Ale fajny typ. Ty i ten ma 1000 lat, fajne. Kiedyś coś podobnego widzieliśmy. Spartiatik! Co ty, Kierczak, piszesz? 10. Casilda Benega z Argentyna, 114 lat i 206 dni. Jest to paragwajska superstulatka, która osiadła w Argentynie, gdzie obecnie mieszka. Uważana jest za najstarszą żyjącą argentyńską superstulatkę, zweryfikowaną przez Gerontology Research Group. Urodziła się 8 kwietnia 1907 roku. Została ochrzczona w Santissima Trinidad w Trinidadzie. Po ślubie 6 kwietnia 1945 roku przeniosła się do Argentyny. Przez całe życie była gospodynią domową i poświęcała się opiece nad dwójką swoich dzieci i wychowywaniem wnuków. Obecnie doczekała się prawnuków i praprawnuków. W 2000 roku w wieku 93 lat wyemigrowała do Hiszpanii, ale 13 lat później wróciła do Mar del Plata, aby osiedlić się tam na stałe. Kobieta 13 maja... Ale wygląda, jest tak zasuszona, że to luj, nie? Już nawet twarz wygląda bardziej jak maska z Kaczora Donalda. Ciężka sprawa w dupę. Da się coś zrobić, żeby mieć 115 lat i mieć zwykłą twarz? Dziękuję, Nixlord, siema! Dziękuję za słupka, witam! 2020 roku przekroczyła wiek Virginii Moyano, stając się najstarszą osobą, jaka kiedykolwiek operacja mieszkała plastyczne? W Argentynie. Ale to 9. się wtedy wygląda jak figura woskowa. Maria Branas Morera, USA, 114 Ej, ta lat lepiej i 241 wygląda. Dni. W USA chyba lepsza dieta. W Stanach Zjednoczonych bardziej 4 marca 1907 roku jej rodzina wyemigrowała do San Francisco w Kalifornii w 1906. Następnie udali się do Nowego Orleanu, skąd w 1915 wyjechali do Olot w Katalonii. W Ty, a czemu ludziom starym się takie plamki robią? Od czego to zależy? Pani. Dziwne, nie? W 2000 roku, gdy kobieta miała 93 lata, przeprowadziła się do domu opieki. W wieku wątroby? 110 lat podobno nadal codziennie czytała gazetę. 22 grudnia 2019 roku stała się najstarszą znaną żyjącą osobą w Hiszpanii. W 2019 roku miała 11 wnucząt i 11 prawnuków. Kobieta jest głucha na jedno ucho i częściowo głucha na drugie. To bardzo utrudniało komunikację ze staruszką, ale za pomocą urządzenia do zmiany raki? Głosu na tekst jej krewni są w stanie płynnie się z nią porozumieć. Oprócz tego, że jest najstarszą żyjącą potwierdzoną osobą w Hiszpanii, jest także najstarszą osobą urodzoną w amerykańskim stanie Kalifornia, a także drugą najstarszą po Thelmie Sutcliffe, najstarszą żyjącą osobą urodzoną w Ameryce. 8. Justina Santana Xavier da Silva, Brazylia, 114 lat i 294 dni. Urodzona 10 stycznia 1907 roku w Rosario Este, Mato Grosso w Brazylii, miała co najmniej jedną córkę, która urodziła się w 1927 roku. Kobieta przez wiele lat regularnie chodziła na msze do kościoła, jednak w 2020 roku Ale ma długie dłonie, dłonie nigdy nie przestają rosnąć, wiecie? Nigdy. Jak kiedyś ludzie będą mogli żyć po 200 lat, to będą mieli dłonie dłuższe dwa razy takie jak stopy. Na poważnie wam mówię. ...stała z powodu lockdownu. Wiek kobiety nie został oficjalnie potwierdzony, jednak wszystko wskazuje na to, że jest prawdziwy. Po oficjalnym grawitacja rozciąga. Justina Santana Xavier da Silva byłaby drugą najstarszą żyjącą osobą w Brazylii, po Antoni da Santa Cruz. 7. Yoshi Otsunari, Japonia, 114 lat i 318 dni. Urodzona 17 grudnia 1906 roku, jest japońską superstulatką, której wiek został potwierdzony przez Gerontology Research Group 1 sierpnia 2019 roku. Kobieta, o której mówimy, jest Czemu same kobiety? Bo zobacz, w jakich latach się urodzili ci ludzie. W tym czasie były dwie wojny światowe. No to chłopy wszystkie, które mogłyby tego dożyć, to już niestety... Zostali przetrąceni na swojej drodze życia, sadgę. A kobiety w tamtym czasie zostawały w kraju i sobie dożyły 115 lat, jest. Drugą najstarszą osobą w historii Dziękuję. Prefektury Fukuoka. Imur Pope. Zasłupka, również witam. Mieszka. 6. Valentine Ligny, Francja, 115 Ciągle lat i 9 wygląda. Dni. Urodziła się w Avion w Pas de Calais. Ty, ale młodo jakoś. 22 października 1906 roku pracowała jako pracownik biurowy. W 1933 roku wyszła za mąż za Piera Ligniego, z którym miała troje dzieci.
Mieszkała samodzielnie do 109 roku życia. Obecnie przebywa w domu spokojnej starości w Amiens we Francji. Rodzina staruszki zdecydowała się przenieść kobietę do domu opieki około października 2015 roku, ponieważ po kilku upadkach, jakich doznała kobieta, bliscy stwierdzili, że samotne życie było dla niej zbyt niebezpieczne. Krótko przed swoimi 110 urodzinami Ligni trafiła do szpitala z powodu upadku, którego doznała, gdy próbowała wstać z łóżka, być moją córką. Ale to nie przeszkodziło jej w świętowaniu swoich urodzin kilka dni później. Obecnie jest najstarszą... Rybki? A właśnie, wiesz co do rybek? Planuję speedrun. Dowiedziałem się, że są speedruny. Niedługo będzie. ...mającą osobą w regionie Hade France i jest drugą najstarszą osobą mieszkającą we Francji, za Lucille Randon. Dodatkowo jest trzecią najstarszą żyjącą osobą w Europie. Krewni staruszki twierdzą, że jej silny charakter może być sekretem jej długowieczności. 5. Thelma Sutcliffe, USA, 115 lat i 30 dni. Jezu. Wiek Thelmy został zweryfikowany przez Gerontology Research Group. Thelma wyszła za mąż w 1924 roku w wieku 17 lat. W ciągu swojego życia aż dwa razy zachorowała na raka piersi. Nie, już Sutcliffe mieszka obecnie są dwa rodzaje. W Monwood Tower w stanie Oklahoma, level i chyba 10. Znajdują się domy opieki dla osób powyżej 50 roku życia. Thelma ćwiczy codziennie każdego poranka, pierze i gra w brydża kilka razy w tygodniu. Jej siostra Mary Kelso dożyła również sędziwego wieku, bo aż 106 lat. Weź te stare grzyby wyłącz. Kiedyś też będziesz taki stary, jak dożyjesz. Opieki w Omaha. 14 kwietnia 2020 roku została rekordzistką wszechczasów w Nebrasce, pokonując poprzedni rekord 113 lat i 195 dni ustanowiony przez Heller Stetter. Dodatkowo po osiągnięciu wieku 113 lat 328 dni 24 sierpnia 2020 roku stała się najstarszą osobą, jaka kiedykolwiek urodziła się w Nebrasce. 4. Tekla Juniewicz, Polska, Tekla. 115 lat i Polska! 133 dni. 115 lat! W Polsce! Austro-Węgrzech. Nie, no. Została jeszcze w dniu swoich narodzin wybryk w natury. Parafii grecko-katolickiej. Ojciec Tekli, Jan Dakan, pracował u hrabiego Lanskoronickiego, pomagał w utrzymywaniu stawów. 10 czerwca 2016 roku kobieta ukończyła 110 lat jako pierwsza w historii mieszkanka województwa śląskiego. 20 lipca 2017 roku została najstarszą żyjącą Polką. Jest pierwszą osobą w Polsce, która osiągnęła kolejno wiek 112, 113, 113 jej zapytać, i 115 lat. Pani Tekla ma dwie córki, pięcioro wnuków, czworo prawnuków i czworo praw... Czyha na jej emeryturę. Został wysłany, bo za długo już emeryturę ciągnie ona. Prawnuków. Czwarta praprawnuczka Iga Tekla urodziła się w 115 urodziny kobiety. Do 103 roku życia pani Tekla była samodzielna, pełna wigoru i mieszkała sama. Od 12 lat mieszka wraz z wnukami w Wykrzyki Geneba w tytule. W Bębendach, gdzie bliscy napisz na czacie Wykrzyki Geneba. Opieką. To już niedawno wystarczy. Niedawno świętowała 115 urodziny. Teraz po narodzinach prawnuczki ta data ma dla jej bliskich podwójnie wyjątkowe znaczenie. Matka. 3. Antonina da Santa Cruz, Brazylia, 116 lat i 140 dni. Obecnie jest najstarszą żyjącą osobą w Brazylii i drugą najstarszą w historii tego kraju, której wiek został zweryfikowany przez Gerontology Research Group. Urodziła się 13 czerwca 1905 roku w Brazylii, we wsi Sítio Maria Victoria, należącej kiedyś do społeczności na granicy Coté i Saint-Toulouse. Według córki Antonina nie zażywa żadnych leków, ale też nie skarży się na żadną chorobę pomimo podeszłego wieku. Miała 11 dzieci, doczekała się 68 wnuków, 110 ale co, prawnuków Jakub? Jaką wiadomość? 35 praprawnuków. Jej rodzicami byli Francisco Pereira da Santa Anna i Anna Maria de Jesus. Urodziła się w święto świętego Antoniego, dlatego rodzice nadali jej imię Antonina. O kurde. 2. Lucille Randon, Francja, 117 lat i 262 dni. To francuska superstulatka, będąca najstarszą żyjącą siostrą zakonną na świecie oraz najstarszą w historii. Jej wiek został potwierdzony przez Gerontology Research Group. Śluby zakonne złożyła w 1944, tak, przyjmując imię André i wstąpiła do zakonu Szarytek. W latach 40. ubiegłego wieku służyła jako guwernantka i nauczycielka w różnych domach. Od 2009 roku mieszka w Toulonie w domu dla osób starszych. 2 czerwca 2019 roku w wieku 115 lat i 11 dni stała się najstarszą osobą duchowną w całej historii.
18 czerwca 2019 została w wieku 115 lat i 127 dni drugą pod względem wieku żyjącą osobą na świecie oraz najstarszą osobą w Europie. Jej tryb życia od dziesięcioleci jest niezmiennie ten sam. Pobudka między 7 a 8 rano, na spoczynek udaje się o 18.30, a po obiedzie siesta. Jeśli nie odpoczywa, to słucha modlitw i uwielbia przebywać w parku, gdzie z przyjemnością wdaje się w pogawędki z obecnymi tam ludźmi. Ejlona królowa Elżbieta. Przyznaje, że dużo odpoczywa, bo często czuje się znużona. Trudno sobie wyobrazić, aby dożyć 117 lat i nie być zmęczona, mówi. Siostra André może się połączyć dzięki internetowi ze swoimi pra-pra-bratankami i siostrzenicami, z którymi bardzo lubi rozmawiać. Kobieta została zakonnicą dopiero w wieku 40 lat. W czasie swoich 115 urodzin została zapytana o sekret jej długowieczności. Powiedziała, że nie ma na to sposobu. W 2009... On wygląda jak wampir, nie? Zobacz! To jest jakaś rodzina wampirów. W 19 roku ja pierdzielę. Obywatelem miasta i otrzymała list od papieża Franciszka. Kobieta obecnie jest niewidoma, częściowo głucha i porusza się na wózku inwalidzkim. Gargamel. 1. Kane Tanaka, Japonia, 118 lat i 302 dni. To japońska superstulatka, 22 lipca 2018 roku w wieku 115 lat i 201 dni stała się najstarszym żyjącym człowiekiem na świecie według Gentrology Research Group. 9 marca 2019 została uznana za najstarszą osobę na świecie przez Księgę Rekordów Guinnessa. Jest drugą osobą z Japonii, która w 2018 roku otrzymała tytuł najstarszej osoby świata, a także jedną z 10 osób z Japonii. Po co tyle żyć? No jak to po to, żeby wystąpić w tym filmie? ...najstarszych ludzi w historii. Jest najstarszą osobą w historii Azji i trzecią pod względem wieku w historii za Amerykanką Sarą Knaus i Francuską Jeanne Calmette. Urodziła się we wiosce Wairo na wyspie Kyushu w Japonii i nadal mieszka w prefekturze Fukuoka. Porusza się o własnych siłach, jednak często na wózku inwalidzkim. Przyszła na świat jako wcześniak, siódme dziecko małżonków Kumakiciego i Kumy Ota. Kane poślubiła Hideo Tanakę 6 stycznia 1922 roku. Nie zmieniła się Kane dużo. Kane i Hideo doczekali. Dzięki Tecyk. Tecyk w dupę. Dzięki za suba, witam. Czekali się czworga dzieci i postanowili zaadoptować piąte. Hideo prowadził rodzinną firmę Tanaka Mochiya, która produkowała i sprzedawała lepki ryż, słodycze i makaron. W latach 50. ubiegłego wieku Tanaka przeszła na chrześcijaństwo pod wpływem pastorów stacjonujących w Japonii z wojsk Stanów Zjednoczonych. Kontynuowała pracę w sklepie, zanim przeszła na emeryturę w wieku 63 lat. Aby uczcić 50. rocznicę ślubu w 1972 roku, Tanaka i jej mąż pojechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie mają rodzinę i odwiedzili Disneyland. Od 2005 roku Tanaka mieszka w domu opieki w prefekturze Fukuoka w Japonii. Kiedy miała 116 lat, poinformowano, że może poruszać się za pomocą chodzika. Witam cię, Sadurka. Wszystkie osoby, o których powiedzieliśmy w tym odcinku, to osoby, których wiek jest z... Dzięki, Dominiwra. Witam cię. Siema! Nie, Domivra po prostu. Weryfikowany i potwierdzony. Jednak na świecie są osoby, co do których przypuszcza się, że mogą być jeszcze starsze, co teoretycznie jest możliwe, ponieważ naukowcy szacują maksymalny wiek człowieka na nawet 130 lat. Na uwagę zasługuje tutaj Rete Begum, kobieta z Indii, na którą przypadkowo natrafił personel medyczny podczas przeprowadzania szczepień. To stare, XXN. Wiek kobiety nie jest potwierdzony, jednak staruszka posiada dokumenty, z których wynika, że ma być może nawet 124 lata. Oczywiście średnia długość życia jest wyższa w przypadku kobiet niż mężczyzn, dlatego od wielu lat... Dziękuję bardzo, Luka. Witam! Primik pieprzony, siema! Na liście 10 najstarszych osób nie pojawia się żaden mężczyzna. Jednak najstarszym żyjącym obecnie staruszkiem jest Aturnino de la Fuente Garcia z Hiszpanii. Urodził się 11 lutego 1909 roku, choć sam utrzymuje, to jest że chłop. Urodził się 8 lutego tego samego roku. Jednak w Indiach być może znajduje się mężczyzna jeszcze starszy, który jeżeli jego wiek zostanie zweryfikowany, zostanie najstarszą osobą na świecie. Swami Sivananda ma obecnie prawdopodobnie 128 lat. I tak młodo wygląda? 8 sierpnia nie, to skam! Roku, zobacz! Zgodnie z jego paszportem. Obecnie trwają prace nad zweryfikowaniem, czy paszport rzeczywiście podaje zgodne z prawdą informacje.
Mężczyzna w rozmowie z dziennikarzami powiedział: nie. Kontrola nad swoimi potrzebami jest w życiu najważniejsza. Żyję tak długo, ponieważ rzeczy materialne mnie nie uszczęśliwiają. Dzięki dyscyplinie w nawykach żywieniowych, ćwiczeniach i pragnieniach można osiągnąć wszystko. A jeżeli już mówimy o najstarszych żyjących osobach, warto również wspomnieć o pewnym mężczyźnie z Birmy. Bilafunda Sayadaw U Kovida to buddyjski mnich, który twierdzi, że dzięki ceremonii przemiany ognia, jaką podobno przeszedł, uzyskał nieśmiertelność. Mężczyzna... Boże, co tu się dzieje? I pragnieniach. Jeszcze raz. Kubach. Warto również wspomnieć o pewnym mężczyźnie z Birmy. Bilafunda Sayadaw U Kovida to buddyjski mnich, który twierdzi, że dzięki ceremonii przemiany ognia, jaką podobno przeszedł, uzyskał nieśmiertelność. Mężczyzna twierdzi, że ma 1053 lata. Jednak oczywiście nie można tej hipotezy w żaden jednoznaczny sposób potwierdzić, ani obalić. Tak on se o tym mówi? Już by go do strefy 51 Dziękujemy zabrali. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić kciuka do góry, odwiedzić nas na Instagramie oraz na Facebooku. To prawda, a w komentarzu możesz podzielić się. Fajne. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę